Krajobrazy tymczasowe to wystawa fotografii, która podsumowuje 5 lat fotografowania trasy, budowy drogi ekspresowej S5 pomiędzy Poznaniem a Bydgoszczą. Skupialiśmy się podczas realizowania tych zdjęć na zmienianych przez człowieka krajobrazach. Spektakularne zmiany, spektakularny wpływ człowieka. Tutaj często używamy określenia, że widoki są spektakularne i tam też takie były. To było w kontraście do tego, jak tymczasowo jest traktowany plac budowy. Dla nas bardzo interesujące były formy architektoniczne, obiekty inżynieryjne, które się wyłaniały powoli. W różnych miejscach budowy. My celowo nie zapoznawaliśmy się z dokumentacją techniczną, więc pozwalaliśmy się być zaskakiwanymi tymi obiektami i, i trochę tak staliśmy się przewidywać, jak te obiekty, które tworzą trochę takie abstrakcyjne, betonowe rzeźby, będą później połączone pasami drogowymi, zielenią. Dla nas było. To takie odkrywanie, ale też przez to nawiązujemy trochę do tego, jak się czują ludzie, którzy mieszkają w okolicy. No bo oni też obserwują tę drogę. Jest atmosfera wyczekiwania. Jest też jeden punkt, który nas bardzo przyciągnął, i to jest takie starcie żywiołów. Takie żywioły tam na naszych oczach kotłowały się, dlatego że mamy ten potężny żywioł ziemi, który jest tym żywiołem, w którym pracują drogowcy, mamy wiatr. Od którego też zaczęliśmy fotografowanie. Tam w tamtych rejonach, w okolicach Gniezna, one zostały dotknięte huraganem w 2017 roku. Do tego mamy wodę, którą muszą drogowcy ujarzmić. To jest w wielu miejscach żywioł, który no nadawał ton temu, co się działo i temu, jak wiele no, milionów metrów sześciennych ziemi trzeba było przerzucić, żeby stworzyć wiadukt. No i jest coś takiego, co jest ponad tym, co my tak nazywamy na swoje potrzeby żywiołem budowlanym, to się odczuwa na takiej spektakularnej budowie, bo w końcu to jest pas ziemi, który ciągnie się kilometrami. Jeżeli stanie się na wzgórzu, no to patrzy się tak naprawdę po horyzont na ten front działań, który, który przechodzi, który się zmienia, przeobraża ziemię, a w finalnym stanie jest po prostu drogą.